Stój! Do Górnego Miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Jestem szanowanym obywatelem Korinis. Pozwól mi przejść. Cokolwiek skłoniło mistrzów z Korinis do przyjęcia cię jako ucznia, nie chcę nawet o tym słyszeć. Możesz wejść, ale uważaj, jeden wybryk i będziesz miał poważne problemy. Adanos cieszył się ze wszystkiego, co wówczas powstało, a swą miłością darzył jednakowo wszystkim. Witaj, wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Mam świetny wybór po rozsądnych cenach, a moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Pokaż mi swoje towary. Część swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Meliara. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Jestem Girion. Mistrz walki bronią oburęczną i królewski paladyn. Czemu mnie niepokoisz? Czy możesz mi udzielić lekcji? Jeśli chcesz się uczyć, musisz znaleźć sobie mentora poza naszym zakonem. Jestem wojownikiem, nie nauczycielem. Co tutaj robisz? A jak sądzisz, he? Jestem ogrodnikiem. Zajmuję się ogrodem. Nie masz tu zbyt wiele towarzystwa, co? Nie. I dobrze mi z tym. Przynajmniej mam spokój. Raz chcieli mnie wpakować do kolonii za zabójstwo jednego gościa. Ale ponieważ gubernator Larius potrzebował ogrodnika, pozwolili mi tu zostać. Z czasem ten ogród stał się moim domem. Bardzo się cieszę, że tak się stało. Czy hodujesz również jakieś zioła? Nawet kilka. Mam tutaj ogniste ziele i ogniste pokrzywy. Próbowałem też hodować bagienne ziele, ale nie za bardzo chcę rosnąć w tych warunkach. Mam trochę świeżo ściętych roślin, więc gdybyś chciał coś kupić... Pokaż mi swoje towary.
Co słychać? Ponoć chłopi się buntują. Nie dość, że jesteśmy w środku wojny z orkami, to jeszcze musimy się użerać z tymi prostakami. Wynoś się stąd. No, wynocha! Co tu robisz? Pilnuję, by nikt nie wchodził do domów. Bezpośredni rozkaz Lorda Hagena. Niech ci nawet nie przychodzi do głowy go łamać. Jak się mają sprawy? W tej chwili panuje spokój. A, to znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do górnego miasta. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. Czy zdarzyło się tu ostatnio coś ciekawego? Tak, że wpuścili tutaj kogoś takiego jak ty. To absolutny ewenement. No, wynoś się! No, wynoś się! Wynoś się! Nie masz tu czego szukać. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Pokaż mi. Czego tu szukasz? Odejdź!
No proszę, jednak można. Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było dużo łatwiejsze, zanim zniknęła bariera. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki przewoziły na kontynent. W drodze powrotnej przywoziły jedzenie i inne towary. Niestety, te czasy minęły. Zostaliśmy odcięci od kontynentu, więc musimy zadowalać się jedynie tym, co dostarczają nam nasi chłopi. Z czego się teraz utrzymujesz? Na razie żyję z oszczędności. Jednak jeśli nie uda mi się szybko stanąć na nogi, wkrótce będę miał poważne problemy finansowe. Wiesz, już mi lepiej. Ciągle to. Hej! Co tu robisz? Kim jesteś? Wygląda na to, że chyba nie wiesz za bardzo, co się tutaj dzieje. Mogę ci opowiedzieć. Nazywają mnie Gerbrand. Ale dla ciebie jestem pan Gerbrand. Jasne? W końcu to była jego decyzja. Zrozumiałem, proszę pana. Przynajmniej szybko załapałeś, jak tu sprawy stoją. Jestem pewien, że gdy tylko interes zacznie się znowu kręcić, przyda mi się taki postawny chłop jak ty. Byłbyś doskonałym magazynierem. Umiesz czytać? Widzisz, już mi lepiej. To się nigdy nie zmieni. Oczywiście. Dobrze, dobrze. Trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Masz może jakieś referencje? Referencje? No dobrze. Zapamiętam twoją twarz. Kiedy interes znowu zacznie się kręcić, przyjdź do mnie. Być może będę miał dla ciebie pracę. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Skąd zatem to masz? Nikt nie chce tego słuchać. Nie musisz mi tego mówić. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Ciągle to samo. Nie wiem już, w co wierzyć. Nic o tym nie wiem. Mówią to i owo. Ktoś musi pracować. Nie wierzę w to. Ktoś musi pracować. Trzeba po prostu słuchać. Nie mów. W końcu to zmienić. Ktoś musi pracować. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia. Założę się, że... No i co z tego? Interesują mnie... Nie widzę w twoim ręku za każdą informację. Dobrze, zgadzam się. Ubiłeś dobry interes. Jestem do twojej dyspozycji. Daj mi coś do picia. Potrzebuję informacji. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Kto może mnie czegoś tutaj nauczyć? Tu w porcie możesz znaleźć kilku niezłych nauczycieli. Kowal Karl to bardzo silny mężczyzna. Z pewnością zna się na treningu siłowym. Wie również wiele na temat walki. Lares z kolei to przebiegły opryszek. Jego też czasami można znaleźć w porcie.
Jeśli jesteś na tyle szalony, możesz odwiedzić starego Ignaza. Podobno wie on co nieco na temat, ale... Mikstur. Gdzie mogę ich wszystkich znaleźć? O, chłopcze, prędzej król wygra wojnę z orkami, niż ja zdołam ci to wytłumaczyć. Po prostu rozejrzyj się po dzielnicy, a prędzej czy później natkniesz się na nich. A jeśli nie znasz tego miejsca, udaj się do Brahima i kup sobie mapę. Jego z kolei nie trudno odnaleźć. Ma chatę tuż obok mojej knajpy. Za to powinienem zażądać podwójnej ceny. Czy masz dla mnie jakieś Mam pewne zlecenie, ale jest to zadanie... Co masz? Zuris, sprzedawca mikstur z targowiska, przyjmuje właśnie gościa. Maga ognia. I? Specjalnie dla niego zamówił kufer u stolarza Torbena. Powiadają, że Daron przywiózł ze sobą sporo kosztowności. Ale tego... Kto zalicza się... Tutaj w porcie trudno znaleźć wielkie szychy. Tylko jeden ma dużo pieniędzy, które pożycza na procent. Zajęcie to nie zyskało mu wielu zwolenników, ale wielu wpływowych obywateli zapożycza się u niego. Handlarze i rzemieślnicy również mają duże wpływy. Uważam nawet, że zbyt duże. Kto jest winien pieniądze Lemarowi? Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, powinieneś zajrzeć do jego księgi rachunkowej. Chociaż podejrzewam, że nie zdołasz tego zrobić w taki sposób, żeby niczego nie zauważył. Z tego co wiem, zawsze nosi ją przy sobie. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Cóż, powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia. W porządku, ale pamiętaj, ja tu rządzę. Co masz na myśli? Ano to, że słuchasz tylko mnie. Prócz tego przysługuje ci 1/3 zysku. Jeśli takie warunki ci nie odpowiadają, poszukaj sobie innej pracy. W porządku. Ty tu jesteś szefem. Wszystko jasne. W takim razie przygotuj się na łatwą kasę. Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama, a przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapujesz? A co ja będę z tego miał? Dokładnie ci teraz nie powiem. Myślę jednak, że możesz liczyć na 400 sztuk złota. Jak dojść do farmy Akila? Wejdź z placu targowego przez wschodnią bramę. Jeśli podążysz ścieżką w prawo, wkrótce dojdziesz do kilku wykutych w skale stopni. Wejdź na górę, a znajdziesz się na farmie Akila. Kiedy mam się spotkać z Baltramem? W każdej chwili. Chyba już się domyślił, że jego poprzedni posłaniec nie wróci. Gdzie znajdę Baltrama? Jego kram znajduje się na placu targowym. W porządku, zgadzam się. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Pamiętaj jednak, że nieuczciwy posłaniec to martwy posłaniec, jeśli wiesz, co mam na myśli. Hej, nie znam.
nie, nie. Tak, też bym tak powiedział, ponieważ tyle kosztuje. Kogo zatrzymać dla siebie? Słyszałam. Ale ja nie chcę wejść do knajpy. Tak, prędzej czy później każdy chce wejść do knajpy. Więc równie dobrze możesz mi zapłacić już teraz i potem będziesz miał spokój. On po prostu za dużo grał. Nie potrafi niczego zatrzymać. Dowiedzmy się, co na ten temat sądzi straż. Na twoim miejscu nie liczyłbym na straż. Strażnicy tu nie przychodzą. Jesteśmy w dzielnicy portowej, cwaniaczku. Baliby się tutaj z kimkolwiek zadrzeć. Strażnicy mogą co najwyżej chodzić do czerwonej latarni. A zatem, jak sam widzisz, to sprawa tylko między nami. Zapomnij o tym. Nie dostaniesz złamanego grosza. Więc zabiorę wszystko, co masz, ale najpierw spuszczę ci porządne lanie. Naprawdę sama widziała. Naprawdę sama widziała. Mój mąż uważa inaczej. To żadna to jest. Stój, śmieciu! Nie trzeba mi więcej kłopotów. Zawsze żeby tak. Zawsze to powtarzałam. To nie może być tak dalej. O tym było wiadomo od dawna. Naprawdę, sama znaczy, co wiaduje się o tym dopiero teraz? Lepiej by było, gdyby się przyjrzał. Naprawdę nie był problem. Naprawdę, sama widziałam. Teraz każdy już o tym. Wcale nie by być. Naprawdę? Powiedziałem dokładnie po stronie. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Zawsze to powtarzałam. Lepiej by było, gdyby się przybyła jego decyzja. Teraz każdy już... Przecież wiadomo o tym od dawna. To było przecież żadna wielka sprawa. To żadna tajemnica. Chciałbym, żeby to samo. Dużo by mnie to kosztowało. Przecież wiadomo, to prawda? To interesujące.
wszyscy wiedzą. To to opowiada takie rzeczy. To bardzo rzecz. To było oczywiste. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Przecież okropnie. Chcesz się jeszcze raz ze mną spróbować? Niczego jej już nie boisz. Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie! A dlaczego pytasz? Nie mów. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie jeśli jest to ktoś obcy. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Czemu nie widzę tu żadnej straży? Straż tutaj nie przychodzi. Sami załatwiamy nasze spory. Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście należy do Paladynu. Jest zacumowany na południowym zachodzie. To bardzo typowo. Teraz każdy już o tym wie. Szukasz pracy? Jasne. A o co chodzi? Mój chłopiec na posyłki nie wrócił, a czekam na dostawę od farmera Kila. A ile na tym zarobię? Dam ci 50 sztuk złota. Świetnie. Zajmę się tym. W porządku. Powiedz Akilowi, że ja cię przysłałem. Dostaniesz od niego paczkę, przynieś ją do mnie. Jak trafić do gospodarstwa Akila? Wyjdź stąd przez wschodnią bramę i idź drogą na południowy wschód. Po chwili dojdziesz do kamiennych schodów. Wejdź po nich i zobaczysz gospodarstwo Akila. Zatrzymać dla siebie. Gdybym sama tego nie widziała, o której wszyscy wiedzą, nikomu tego nie powtarzam. On po prostu za dużo gada. Kto opowiada takie rzeczy? Przyszło żyć w niedobrych czasach. Ej, ty! Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim.